Widzimy tutaj na tym grafiku, na tej grafice, jak właśnie zwiększył się udział LNG procentowo. No w 2023 roku to już jest prawie 40%. Praktycznie maksimum, jakie są w stanie dzisiaj obsłużyć terminale LNG. Dzisiaj terminale LNG w Europie pracują praktycznie na 90-100%. Dostawy LNG są realizowane w sposób praktycznie ciągły. Coraz większy udział mają kontrakty terminowe, jeżeli chodzi o dostawy LNG. Na przykład Polska ma praktycznie 100%, 100 kontraktów terminowych, czyli my właściwie to kupujemy gaz tylko w ramach umów długoterminowych. Jeżeli na spocie pojawi się jakaś oferta dobra, to ten gaz wtedy się kupuje na giełdzie. Natomiast no już dawno takich spotowych ofert dobrych. Nie było, więc one, one raczej nie są teraz praktykowane. Natomiast widać, jak, jak ten udział LNG wzrósł, szczególnie od 2020 roku, 2022 roku, i, i on prawdopodobnie będzie utrzymywał ten trend zwyżkowy. On trochę, jak widzimy, w 2023 troszkę zakręcił w dół, ale to wynika z tego, że po prostu mamy bardzo duże zapełnienie magazynów gazu i po prostu tego gazu teraz aż tyle. Nie potrzebujemy, więc trochę ten import LNG zmniejszył się. Tutaj też, żeby Państwo widzieli, jak wyglądała dywersyfikacja, czyli jak uzależnienie od Rosji. Do, do 2019-2020 roku to, to, to przeplatało się, bo pamiętajmy, tutaj mamy dane miesięczne, czyli te miesięczne dane, które nam pokazują, jak wyglądały dostawy w poszczególnych miesiącach z różnych kierunków. I bywało tak, że Rosja w danych miesiącach więcej dostarczała gazu do, do Europy niż inne. Źródła. Od 2022 roku widzimy, że ten, ten, ten graf się rozjeżdża, czyli mamy stopniowe zwiększanie udziału innych źródeł dostaw gazu, a widzimy spadek, spadek udziału gazu rosyjskiego w tym ogólnym, ogólnym zużyciu gazu w Europie. No tutaj widzimy też na tym kolejnym slajdzie, mamy pokazane, jak wygląda struktura importu LNG do Europy z uszczególnieniem poszczególnych producentów tego gazu. I dotychczas właściwie ten prym w dostawach wiódł Katar. Katar od lat zresztą. Państwo pewnie też pamiętają, że pierwsze umowy na dostawy LNG do Polski to były właśnie umowy z Katarem. Te umowy nie są uznawane za bardzo przyjemne. Katar nie jest uznawany za partnera przyjaznego, przyjemnego do negocjacji. To państwo też właściwie autorytarne, które. Które, które ma bardzo taką dosyć rygorystyczną politykę zagraniczną. Jest bardzo, Katar, jeżeli chodzi o, o państwo eksportera, jest bardzo twardy, jeżeli chodzi o negocjacje gazowe. No i, jest, i te zapisy umowy są dosyć trudne. To, co się pojawiło od 18-19 roku w Europie, to gaz LNG ze Stanów Zjednoczonych i dzisiaj gaz LNG, to jakbyśmy widzieli dane, tutaj są 21, natomiast 22. Rok to już jest dominacja gazu ze Stanów Zjednoczonych, czyli rzeczywiście te, 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 te połączenia z, ze Stanami Zjednoczonymi poprzez energetykę bardzo mocno wzrosły.